Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy znowu razem w drugim odcinku nagrania. Ten sam dzień. Pozdrówcie razem ze mną Reginkę. Cześć, witaj. Witamy wszystkich, witam całą naszą rodzinkę. Dziś Gerhata. Głos zmieniony, bo tak siachkę wziąłem, tabletkę. Aha. I mi utknęła tu. Taka wielka. Nie pluj tą siarką. No wiesz. Gdzieś Gerhata zgubiła. No, on tam gdzieś chodzi w kuchni. No i zapraszamy na bajki. Soczek z gumy jagód oczywiście musi być. Będą to różne bajki. Smerfy tam będą latać przede wszystkim. Gumisie z gumy jagodami. Jakieś witam serdecznie. Nie poczekali na mnie te chuligany, a ja miałem obowiązki do wykonania. To no, potem będziesz jeszcze miał obowiązki małżeńskie, także wiesz. Ja? A mnie się pytasz. Ty tu rządzisz, nie? To, że ja w gaciach chodzę, to nie znaczy, że wiesz. Szlaucha ta mowa. Pokoś. Pokoś. Kaj to może ty szlał? Co mamy? Do tyłu zawinięty, ja. Nie. W kieszyni. Gerhard, ty se nie ociągnie, bo cię Regina zwolni i masz nią. No, wymienia go na lepszy model, jak to sierpny. To dydzio. Gdy ja już drzwi zamykam i klucz biorę ze sobą do spania, żeby mi nie uciekła. Bo to ona nie ma drugiego klucza, by otworzyć. Mam serce. Nie boję się drzwi. Aha, no ja jestem. A to w twoich gaciach jest spodnie. A ja znam taką sytuację prawdziwą z życią, że tak żartowali sobie, wymienia cię na lepszy model. No i minął ten czas praktycznie z chirurgiczną dokładnością. To się dzieje. Tak. Nie wolno rzucać słów na wiatr. Właśnie. A ty ale... tam ciepiesz na lewo, na prawo, kurde. Ja śmieję z tego. No co? Bo Regina wychodzi z założenia, wyśmiony nie działał. To też jest. Też w tym coś jest. No ale dobra. Co tam mamy dzisiaj? Dużo. Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi. Mam prawo jazdy. Teraz zwiedzimy cały świat. A mąż na to odpowiada. Ten czy tamten? Ten czy tamten, tak. No ja, bo jak kto zrobi prawo jazdy, to najlepszy już z chałupy nie wyłazić, nie? No. Żona zakrapla oczy. Do jednego oka dwie krople. Do drugiego oka dwie krople. I dwie kropelki między udami. Coś ty dziadek, a ty nie powiedział, czy już se wolno śmiać? Krople. Regina, ale ty nie powiedział, czy już wolno se śmiać? No wolno wola. Mocno zdziwiony mąż pyta. A czemu tam też zakropiłaś? A bo tam dawno też nic nie widziałam. Gerhard, wiesz co? Ja na twoim miejscu bym się zastanawiał, czy ona czasem oczami nie gołdę. Popatrz, jak te oczy zakroplą, wiesz? Och, ludzie, ludzie. Ach,
Pośmiejcie się. Nie będziecie smutasy chodzić. Już nudzi będziecie później. To wszyscy. Ja, sorry, tu na górze jest tak chudno, ja se oblekał, ale chyba se pan se blekał zaś. O kurde. Brzuch cię boli, ja ze śmiechu. O man, o man. Ja. No, rozgrzewka była, wszystkim ciepło, to jedziemy dalej. Nagrywamy dzisiaj po południu, tak dla odmiany, bo tak by zobaczyli, czy ten internet będzie lepszy działał w ciągu dnia, czy na wieczór zawsze lepszy. I niekiedy taką synną atmosferę, bo ją ostatnio przysypią, przeproszę, że wszystkich. Że chcę zrobić straszny film z tego wszystkiego. Ale zobaczymy. No, dlatego my okna tutaj przyciemniali, żeby też było widać. Ale dzisiaj bardzo, bardzo fajnie światło tam u Cię rozmieszczone. Dzisiaj super. Bo mi się wczoraj żarówka spoluła. Jak musiał z kuchni przytargać. Bo nie było nic za wymiana, kurde, same takie, kurde, ciemne. A tamta była jaśniejsza, ta jest ciemniejsza. Nie, to wychodzi o to, że trzeba katnąć lekko i na ten... A widzisz, a boczne też nie zjadłem. A, widzisz. No to dobra, to polecimy, co? Mamy jeszcze tylko trochę... Byliśmy w wyborach. Rozbłyski mamy za sobą. No cóż, no, alerty to jeszcze wszystko przed nami. Te sugestie, co były, to ciemną stronę sabotaż zrobiła, w jakiś sposób umieli to zablokować. O dziwo, jeszcze na świecie nie ma jakichś takich poważnych uszkodzeń, chociaż te wszystkie, te powodzie, to wszystko, no, pożarów jest sporo. No, ruchy wojsków bardzo duże. To jest to, że zakulisowo się bardzo dużo dzieje i wspólnymi siłami możemy odkrywać te różne zdarzenia, co się robią. Coś, bo muszę pokołzać, bo może mi to uciec. Moja koleżanka z Niemiec, Sylwia, mi przysłała, napisała mi: Siegfried, patrz, co u nas dzisiaj w Bergheimie się robiło. Tak mi napisała. Dziś w Bergheim o 19.24 to było w czwartek. Teraz mamy poniedziałek, czyli 4 dni temu, tak? Tu niby się nic nie dzieje, wszystko jest fajnie, a tu jak wieczór. Patrzcie, w Bergheimie, tam kają mieszką. Z góry do dołu. Nie w poprzek, z prawa do lewa, tylko z góry do dołu. Starlinki od Elona Muska. I teraz ciekawi będziemy, co to wszystko oznaczył. To wszystko jeszcze trzeba rozkodować. Tu też było. Ja tu też mam, mi się zdaje. Tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden taki troszkę słabo widoczny. Jak popatrzycie, to widzicie te Starlinki. Ale tam było widać dużo lepszy. No ciekawy, co to może być. Jedno jest pewne, w ta całą kampanię wyborczą Trumpa jest Elon Musk zamieszany albo wciągnięty i często na tej rally przychodzi i, znaczy ja często, nie wiem, ja go widział już i opowiadali, że przychodzi chyba już dwa razy, ale tego musi być chyba więcej i on bardzo często o nim opowiadał i przychodził, udostępnił mu swoje podium i on tam cały czas ino wychwalał tego prezydenta, że jego wybierać. Nie powiedział za dużo,
o sobie, ale ino, żeby wybierać. Także tam jest jakoś grubą sprawa między tymi dwoma. Nawet on powiedział, że dzieci będą w przyszłości utożsamiać się właśnie z Elunym do tego, co on zrobi. No wiemy, że te Starlinki, one mają ten internet zrewolucjonizować. No do tej pory znam jednego, co powiedział mi, że on już miał internet, to jest za granicą Polski, że on miał już internet na Starlinkach i że miał być niesamowicie szybki. Jak ma być, no. No. No to lecimy. Pożar w Wyoming nadal wymyka się spod kontroli. Nie zobaczysz, aby ten pożar był szeroko komentowany w mediach i transmitowany w mediach społecznościowych, ponieważ ma miejsce kolejna rzekoma grabież ziemi i nie chcą, aby ten pożar był nagłaśniany. Ważne, aby zrozumieć. W Wyoming znaleziono 2,34 miliarda ton neodymu, minerału magnetycznego, który jest niezwykle ważny dla technologii komputerowych. W ciągu ostatniego miesiąca firma Chariot Mining, może źle przeczytałam, odkryła pierwsze złoża twardego litu w Wyoming. Cena akcji spółki Chariot wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca o prawie 40%. Te ogromne pożary mają miejsce zaledwie 45 minut od Black Mountain, głównego projektu Chariot Mining Company. I tu jest właśnie to, coś ty powiedział. Ursula von der Leyen rezygnuje. Parlament czeka na nowe wybory. Ogłosiła niespodziewanie swoją rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej. To dramatyczne posunięcie stawia Parlament Europejski w kryzysie i wzywa do ewentualnych nowych wyborów. Analizujemy tło jej rezygnacji, skandale polityczne i wpływ na przyszłość UE. Teraz już mamy 28 października. Tucker Carlson przedstawia potężną prognozę wyborczą. Zaufaj mi, będziesz chciał to usłyszeć. Obejrzyj, jak Tucker Carlson przedstawia przekonującą prognozę wyborczą, której nie możesz przegapić. Jego spostrzeżenia mogą być przełomem, na który wszyscy czekaliśmy. Zaufaj mi, ta analiza wywoła szok. Tucker Carlson wstrząsnął sceną na wiecu Trumpa w Duluth w stanie Georgia, wygłaszając jedno z najmocniejszych przemówień roku. Nie powstrzymywał się. Już na samym początku Carlson oświadczył, że wierzy, iż pan T wygra wybory w 2024. A gdy to nastąpi, będzie to wielki środkowy palec pokazany najgorszym ludziom rządzącym systemem. Zwycięstwo pana T będzie triumfem ducha ludzkiego. Będzie triumfem Amerykanów nad maszyną, która chce ich uciskać. Będzie to zwycięstwo moralne, jakiego nie widzieliśmy od pokoleń, powiedział Carlson. Carlson zwrócił się do Elona Muska, dziękując mu za obronę wolności słowa i poparcie pana T pomimo ogromnej presji. Elon Musk ma więcej do stracenia niż ktokolwiek inny, wspierając pana T, ale i tak to zrobił, chwalił Carlson. Wskazał moment, w którym Elon dosłownie podskoczył z radości, gdy pan T zaprosił go na scenę na swoim wiecu. Jeśli ten facet stoi po stronie pana T i się tego nie wstydzi, to może nie jesteśmy sami, oświadczył Carlson. Może jesteśmy świadkami upadku starego systemu, tyranii fałszywych mediów, takich jak MSNBC, kanałów, które praktycznie nie mają widzów, a ludzie są tak popieprzeni, że gdybyś znał prawdę, zażądałbyś ich aresztowania. Carlson wydał śmiałą prognozę dotyczącą tego,
jak potoczą się wybory w 2024 roku. Zmiana nastroju w Ameryce jest zbyt głęboka, aby demokraci powtórzyli swoje sztuczki z 2020 roku. Nie sądzę, żebyśmy mogli mieć kolejny 2020 rok. Mogą próbować, ile chcą, ale Amerykanie się budzą. Nie ma dla nich miejsca, żeby znowu to ukraść, powiedział Carlson, dodając, że pan T prowadzi w kluczowych stanach wahających się, a dane z wczesnego głosowania są obiecujące. Najbardziej elektryzujący moment tej nocy? Carlson oświadczył, że tym razem Amerykanie mają dość kłamstw. Po przetrwaniu spalonych miast, milionów najeźdźców przelewających się przez granice i załamującej się gospodarki, Carlson powiedział, Ameryka osiągnęła punkt krytyczny. Kiedy będą próbowali powiedzieć, że wygrali, spójrz im prosto w twarz i powiedz, przepraszam, ale tata wrócił do domu i jest wściekły. Super. To jest moment, na który czekaliśmy. Zapnijcie pasy, bo burza zaraz uderzy. Od zakazanej z kanału zakazana historia. I teraz mamy ten dom biały. Nie wiem, czy to pokazać. Tak, to jest właśnie to. Rzecz jasna. O to właśnie chodzi. No to w dość dużym tempie to się posuwa naprzód. Dla prasy, za zdrajców, dla prezydenta. Wiesz, że to byłoby najdziwniejsze, czego można by być świadkiem przez całą wieczność. Czy wyobrażasz sobie, że dzień inauguracji będzie dniem, w którym zobaczymy publiczne egzekucje tych, którzy popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości tuż przed stolicą? Oszustwo rezerwy federalnej ujawnione. Jak bank prywatny przykuwa cię do wiecznego długu. Zostałeś oszukany od samego początku. Wszystko, co myślisz, że wiesz o swoim rządzie, swojej wolności, swoim kraju, jest starannie skonstruowaną iluzją. Stany Zjednoczone to nie jest naród. To korporacja prawnie utworzona w 1871 roku i zaprojektowana, aby zniewolić cię pod pozorem demokracji. Stany Zjednoczone nie są rządzone przez prawo konstytucyjne, ale przez prawo korporacyjne. Dlatego flaga, której przysięgasz wierność, nie jest nawet flagą amerykańską. Jest flagą United States Corporation. Prawdziwa flaga amerykańska wymazana z historii, ponieważ nie chcą, abyś poznał prawdę. Symbol fasces, tych wiązek patyków z toporem eksponowany obok prezydenta podczas jego przemówień nie jest przypadkowy. To symbol globalnego faszyzmu i reprezentuje zbiorową władzę elit i ich gotowość do zniszczenia każdego, kto im się sprzeciwia. Tak jest. To jest taka ociepka takich patyczków i to jest swastyka. I to ci, którzy to używają, to są faszyści po tym imieniu tego wszystkiego. Możesz pokazać obrazek jakiś tam, jaki tego. Nie mam. Ale tego wszędzie jest pełno. Ile jest herbów na świecie, które mają te swastyki, to jest Ameryka, Stany Zjednoczone, to układ faszystowski. Ponad wszelką wątpliwość. To są wszystko faszyści. Ci, którzy rządzą. Myślisz, że żyjesz w republice? Błąd. Stany Zjednoczone mają dwa stany w każdym stanie. Jest Kalifornia i stan Kalifornia. Jeden to kraj, drugi to korporacja kontrolowana przez Waszyngton, który sam jest główną siedzibą korporacji, przepraszam. Ale Washington DC. Państwo oznacza
że masz do czynienia ze stroną korporacyjną, a nie krajem lub ludźmi. A kiedy idziesz do sądu, jest to sąd korporacyjny, zaprojektowany do nakładania grzywien i egzekwowania korporacyjnej polityki USA, a nie do tworzenia sprawiedliwości. System bankowy jest manipulowany. Rezerwa Federalna, prywatna korporacja drukuje pieniądze z powietrza i pożycza je rządowi, tworząc niekończący się dług, który ma cię zniewolić. Myślisz, że dolar jest narzędziem wolności? To łańcuch, który cię wiąże. Wojsko nie chroni ciebie, chroni interesy korporacyjne. Każda W, jaką kiedykolwiek stoczyły Stany Zjednoczone, była dla zysku, a nie wolności. Irak, Afganistan, Wietnam. Nie chodziło o szerzenie demokracji. Chodziło o zabezpieczenie zasobów, przepraszam, i wzbogacenie globalnej elity. Żołnierze, pionki o wiele większej grze. Twoje dane są gromadzone co sekundę. Każde połączenie, każda wiadomość tekstowa, każda odwiedzona przez ciebie strona internetowa jest śledzona i sprzedawana przez korporacje współpracujące ręka w rękę z agencjami wywiadowczymi. Nie chodzi o ochronę przed zagrożeniami, chodzi o kontrolę nad tobą. Wiedzą o tobie wszystko. Jesteś produktem, jesteś towarem, którym handluje się w korporacyjnym więzieniu. Media nie mówią ci prawdy. Każdy kanał informacyjny należy do tych samych kilku korporacji. To wszystko propaganda. Przepraszam, ta tabletka mi utkwiła i teraz później mam... To wszystko propaganda, która ma cię uśpić. Wywołują kryzys pandemie i kryzysy ekonomiczne, aby utrzymać cię w strachu i posłuszeństwie. To globalna operacja. Cel, globalny porządek korporacyjny, którym elity kontrolują wszystko. Zasoby, pieniądze, technologię i tak, nawet ciebie. Nie jesteś wolny. Jesteś trybikiem w ich maszynie, zaprojektowanym, aby przynosić zyski i pozostawać słusznym, posłusznym. System jest doskonały, nie jest zepsuty. Został zaprojektowany, aby trzymać cię w ciemności, podczas gdy oni pociągają za sznurki. Prawda jest ukryta na widoku, w symbolach, prawach, w samej strukturze kraju, który myślisz, że znasz. Teraz jest czas, aby się obudzić, ponieważ oni zaciskają uścisk. Każdy dzień, w którym pozostajesz ślepy, to kolejny dzień, w którym stają się silniejsi. Zaznacz sobie ten tekst, bo jeszcze wrócimy do niego. Oszustwo, przepraszam, oszustwo Rezerwy Federalnej ujawnione. Jak bank prywatny przykuwa cię do długu wiecznego? Aha, to jest to samo, tak. Powtórzyło się. Zawsze, gdy eskalacja między Iranem a Izraelem jest nieuchronna, a jej wynik jest niepewny. Chiny zwiększają presję na Tajwan, dokonując infiltracji za pomocą samolotów bojowych w niespodziewany sposób. Dziś 17 samolotów chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej przekroczyło granicę strefy AIDS na Tajwanie. Od WW3Info. Komisja w Teksasie uchwala ustawę o stworzeniu 100% rezerw walut transakcyjnych zabezpieczonych złotem i srebrem. Znany hollywoodzki reżyser i skazany pedo... Phil Roman Polański nie stanie już przed sądem w USA za domniemany gwałt na 13-letniej dziewczynce. Sprawa ta ciągnie się już od ponad 40 lat. Rozprawa pierwotnie zaplanowana na sierpień przyszłego roku została już rozstrzygnięta.
Polański, który ma obecnie 91 lat, uciekł z USA kilkadziesiąt lat temu, przyznając się do przestępstwa popełnionego na 13-latce. W 1973 roku zabrał nastolatkę na kolację w Los Angeles, poczęstował ją tekilą, a później uprawiał z nią seks w swoim domu. Z akt sądowych wynika również, że Polański odwiedził Roberta De Niro wkrótce po incydencie. Od Juliana Assange. Wiadomości. To wszystko były... jedno, wszystko ta sama banda. Tak. Zresztą to się już ciągnie tak długo, jakby komuś zależało na tym, że zostałby już wyrok zapadnięty, to on by się już też ze 40 razy ten wyrok wydarzył. Ale widocznie ci, którzy go kryją, cały czas to odwlekają. Ale to wszystko, nic nie jest stracone. Już nie ma gdzie uciekać. Ta cała hollywoodzka banda, to po prostu to wszystko, całe to miejsce to ocieka krwią. Nie zdziwiliście się, że ta organizacja jak W Niezdrowia, tak powiem, o może, na wszystko teraz mają igłowania. Na wszystko, co inno, cokolwiek. Na wszystko. Na wszystko. Czy to są kobiety w ciąży, czy dzieci, czy ten, na wszystko. Także nie będę tu mówiła co i jak, bo może nie przejść. Dla dobra sprawy, tak. Dyrektor generalny FI, teraz powiem inaczej, .cera może trafić do więzienia na całe życie za kłamstwo wobec miliardów w sprawie tego igłowania właśnie. W obozie zatrzymań w Zatoce Guantanamo odbywają się trybunały wojskowe, w których wykonuje się egzekucje tysiące nowych byłych więźniów elitarnych. Wells Fargo zamyka swoje oddziały w Oregonie bez jasnego wyjaśnienia. Czy to tajny ruch? Chińscy starsi nadzorujący Global Currency Reset mają udziały w Wells Fargo, co sugeruje ukryte plany. Kabal przyspiesza swoje dążenie do globalnej dominacji. W Kanadzie wywołany przez człowieka kryzys celebrytki zmusza rząd do eutanazji milionów osób poszkodowanych właśnie przez igłowania, co jest zgodne z programem do populacji nowego po .. rządku świata. W Waszyngtonie w USA podpalono urnę wyborczą, w której znajdowały się setki kart do głosowania. Policja poinformowała, że w poniedziałek rano w pudełku umieszczono ładunki wybuchowe. I to było od BRICS News wiadomości. Tajwan. Dziś rozpoczęły się nowe ćwiczenia wojskowe. Raport Jima O'Conna. Rozpoczęły się tajwańskie ćwiczenia wojskowe. Chiang Tai. Dostrzeżono pojazdy wojskowe i czołgi z 333 Brygady Piechoty Zmechanizowanej opuszczające bazę w południowym Kaohsiungu. Udając się na północ, aby zmierzyć się z 586 Brygadą Pancerną. Ćwiczenia potrwają 5 dni. Jim O'Conn. Oryginalny projekt wieży Eiffla i jej cel polegający na zbieraniu darmowej energii, podobnie jak w wielu innych budynkach, które widzieliśmy. Również to, co nie pasuje, to fakt, że twierdzili, że zbudowali tę konstrukcję tylko jako tymczasową. Brzmi znajomo i dopiero później odkryli jej zastosowanie jako wieży radiowej. Cóż za plątanina kłamstw. Zobacz, od tajnej historii. Spójrz, Saudyjczyku. MBS. Nie wiem, co to jest MBS. Jest Mikołajem. Przetnie kable Morza Czerwonego.
Witch Pledge 347. Najnowsze wiadomości. W tym tygodniu w Gijadzie Arabia Saudyjska będzie gościć przedstawicieli BlackRock, Goldman Sachs, Citibank i innych czołowych instytucji finansowych. Potrzebne jest pytanie od zera z owiątkiem 783. Francuska legia cudzoziemska niszczy most Kennedy'ego w Nigrze. Algierskie wojsko uderzyło w Trans-Saharan Junction. To zatrzymuje gaz do Europy. Część Ethereum Takedown. Katastrofa statków w cieśninie gibraltarskiej. To blokuje międzynarodową żeglugę. MBS, właśnie, to jest, przecina kable internetowe na Morzu Czerwonym. Prezydent miasta na R uderzy w Sudzha i Druzba. Rosyjski gaz do Europy. Trasa koncertowa Czersa ma się zakończyć 29. Obserwujcie go. Słynny wybuch na Wall Street. Tam jest link podany, gdzie to można ten zobaczyć. Nie możemy ci powiedzieć, musimy ci pokazać. Otrzymasz kontrakty, które są bezpieczne i prywatne. Otrzymasz smart kontrakt na Stellar przy zakupie jachtów, samochodów, domów i wszystkiego innego, co kupisz tutaj. Witch Pledge 347. Będziecie pierwszymi ludźmi na Ziemi, którzy to zobaczą. Wszystkie firmy tworzą strony internetowe do projektowania i zawierania kontraktów. Madison Square Garden był pożegnaniem pana T. Jutro obudzimy się przy katastrofie samolotu Sky Event. Akcje pana T ruszały na księżyc. Spowodowało to wyłączenie zasilania. Elon włącza zasilanie ponownie pod wpływem energii kwantowej. To są właśnie te półsłówka i takie znaki zapytania. No właśnie, to samo chciałem powiedzieć. No, tak. Następnie Hillary zostanie aresztowana za morderstwo. A potem przyszłość udowadnia przeszłość. Wszystko wychodzi na rzecz tego, jak próbowała zabić JFK juniora i Trump w ten sam sposób, a także popełnić resztę ich zbrodni. Pan T wróci, gdy będzie bezpiecznie z JFK Kennedy juniorem. Post 75. I widzisz, Regina, pan T wróci, jak będzie bezpiecznie. Wiesz, tak. Co to oznacza? Wiem. Że to, co teraz jest, to jest wielkie kino. Tak. Te wszystkie zamachy i tak dalej, wielokrotnie powiedziałem, to cały czas jest część kina. Nie bierzmy tego za realność, ale to trzeba mieć szeroki umysł. To trzeba się otworzyć jak wrota od stodoły. Inaczej tak na wyrywki branie pewnych rzeczy nie działa. Trzeba w tym temacie posiedzieć. Post to nie jest on. Tak. Wiem. Post 75. W czasie, gdy Potus wróci z podróży, świat będzie inny. Pan T wysyła komunikację wojskową, aby wojsko przygotowało się do operacji wojskowych Dachmaga i Dni Ciemności, które prowadzą do interwencji wojskowej. Pan T nosi barwy armii USA, czerń, złoto i biel. A Daniel Scavino, który służył w administracji pana T jako zastępca szefa sztabu Białego Domu do spraw komunikacji, Dan przenosi otwartą komunikację wywiadowczą za pośrednictwem mediów społecznościowych z kilku powodów, w tym przenoszenie otwartej komunikacji do kilku krajów, które łapą i przekazują jego wywiad. Łapią miało być, tak, tu jest tak, przełożonym i informacje wywiadowcze na całym świecie.
teraz Dan Skawino właśnie przekazał ci komunikację i komunikat do światowych agencji wywiadowczych, że w Stanach Zjednoczonych trwają operacje wojskowe, które mają na celu przejście do jawnych operacji, operacje wojskowe Dark MAGA. 10 dni odnosi się do 10 dni ciemności, maksymalnych wydarzeń chaosu, zaników i wydarzeń zbliżonych do W domowej, które wywołają jawną reakcję i operację armii USA. Nadchodzące 10 dni to nie znacznik czasu dla konkretnego dnia, ale konkretne wydarzenie prowadzące do 3.11. No bo tak miało być, nie? No dobra. Tam i tak daty nie są ważne w tym wszystkim. Tu jest opisany, nie będę to czytała, bo to jest zbyt drobiazgowy przekręt, jaki jest na poczcie do głosów przesłanych korespondencyjnie. Chodzi o wybory w Stanach. Korespondencyjnie. I ukrywają tam dowody oszustw związanych z głosowaniem korespondencyjnym, nie pozwalając na stworzenie dowodów w pierwszej kolejności. No i oto jak i co się zmieniło, tam wszystko pisze. No przychodzą jacyś osobnicy nieznanej tożsamości i przynoszą sztaple, dosłownie sterty, kart z głosowaniami, przechodzą bez kolejki, bez niczego, a ci, którzy mogą głosować, są blokowani. Coś tu jest nie tak. Odwrócenie uwagi czy próba kradzieży wyborów. Czy to próba uniemożliwienia wyborcom pana T głosowania? Być może biorąc pod uwagę przesłanie pana T, aby głosować wcześniej. Czy to próba zniszczenia głosów liberałów? Setki kart do głosowania zniszczone w pożarach urn wyborczych w Oregonie i w Waszyngtonie. Pożary niszczą karty do głosowania w Portland i Vancouver, a wyborcy są proszeni o sprawdzenie statusu głosu. Urzędnicy podkreślają znaczenie bezpieczeństwa wyborów w obliczu trwających śledztw. Dwa pożary urn wyborczych w Portland w stanie Oregon i Vancouver w stanie Washington doprowadziły do interwencji policji wcześniej rano 28 października, przy czym jeden pożar doprowadził do zniszczenia potencjalnie setek kart do głosowania. Urzędnicy powiedzieli na konferencji prasowej, że uważają, że incydenty są powiązane i że zidentyfikowali podejrzany pojazd. Z kanału End Times. Teraz z kanału Kennedy'ego Juniora. Nie ma nic złego w tym, że jesteś zdezorientowany. Bądź dla siebie dobry i cierpliwy. Nie jesteś sam, przeżyłeś wiele. Jeśli jesteś świadomy, znasz prawdę i rozumiesz, że szatańska K, myślnik, bała, rządziła całym światem. To świetnie się obudziłeś. Następna faza, w którą wkraczamy, nie jest dla przebudzonych. Następna faza jest dla śpiących, którzy odmawiają wybudzenia. Następna faza pokaże całej populacji, że K.bała manipuluje wyborami. Następna faza pokaże, że kabal organizuje i wykonuje fałszywe plagi, narażając nas, ludzi, na niebezpieczeństwo. Spodziewajcie się fałszywych plag w lokalach wyborczych w dniu wyborów. Szatan nie cofnie się przed niczym, aby utrzymać kontrolę. Uważajcie na siebie nawzajem i pomagajcie sobie nawzajem. Kabal boi się nas. Boi się naszego zjednoczenia. Chcesz przyspieszyć realizację planu. Poświęć swój czas i energię na zjednoczenie się ze sobą i ze swoją społecznością. Gdzie idziemy? Dokąd idziemy wszyscy? Czyli gdzie idzie jeden, tam idą wszyscy. Tak. Oznacza, że musimy być cierpliwi i wyrozumiali dla tych,
którzy jeszcze się nie obudzili. Ufaj planowi, ufaj sobie, ufaj Bogu, ufaj wojsku. Jeśli ufasz sobie, to znaczy, że ufasz Bogu, ponieważ Bóg jest w tobie. Zaufaj wojsku. Istnieją setki biblijnych historii, w których Bóg użył wojska do wykonania swojego planu wywyższenia i obalenia królów. Od Trampolina Info. Teraz od Juliana Assange. Teraz rozmawiamy. Uwaga, masz 7 dni, no wtedy to było 7 dni, aby przygotować się na całkowitą ciemność. Światowa awaria dopływu prądu. Brak prądu, brak internetu. 5 listopada będzie największym wydarzeniem politycznym w historii Stanów Zjednoczonych. Pan T. zauważ, że powiedział wydarzenie, a nie wybory. To co ci mówiłam. Witamy w wielkim przebudzeniu. Powiem to tylko raz dla tych, którzy się zgubili i nie zauważyli setek wskazówek, które im podrzucałem. Zaczynamy. Zwróćcie uwagę. Oglądasz film. Wiele z tego, co widzisz, jest kompletną bzdurą i fałszem. To jest tak oburzające, że celowo chcesz zwrócić na siebie twoją uwagę. Będzie to kontynuowane aż do całkowitego osiągnięcia tego celu. Nie ma prezydentury bideta. Prawdziwy bidet został stracony za swoje zbrodnie dawno temu, podobnie jak Clinton. Nie, ta kobieta ubrana na fioletowo ostatnio to nie Hillary. Widzisz aktorów, niektórzy mają maski. Dlatego bidet ciągle przedstawia siebie jako prezydenta maskę. Oznacza to, że w tym filmie to oni są tymi dobrymi drużyną wolności. Całe wybory były fałszywe, tak samo jak fałszywa inauguracja. Fałszywe rozporządzenia wykonawcze, fałszywy gabinet owalny. To wszystko bzdura. Budzić się. Obecnie naszym krajem rządzi wojsko, aż do nowych wyborów za kilka miesięcy. Chodzi tu o USA oczywiście. Ustawa o powstaniu została podpisana. Rozporządzenie wykonawcze z 2018 roku wchodzi w życie w całości. Wkrótce wszystko zostanie ujawnione publicznie. Miejmy nadzieję, że uda ci się obudzić wcześniej i nie dostaniesz w międzyczasie zawału serca. Naprawdę próbowali ukraść nasze wybory. Ta część jest prawdziwa. Pan T. o tym wiedział i pozwolił na ujawnienie sprawy i aresztowanie osób zamieszanych w tę sprawę. Wdroży też system wyborczy oparty na technologii blockchain odporny na oszustwa, który został opatentowany już w sierpniu 2020 roku. Ominął skorumpowane sądy 9 okręgu, ponieważ one również zostały skorumpowane i przeszły w 100% na ustawę FISA. To jest totalna operacja wojskowa. Celem było aresztowanie i usunięcie tych oszustów, zanim jeszcze wygrają wybory. Co więcej, Watykan był właścicielem skorumpowanej korporacji DC, a teraz tak nie jest. Wkrótce stanie się republiką, która reprezentuje zgodnie z pierwotnym zamysłem zapisanym w Konstytucji. W trakcie kursu otrzymasz lekcję historii i solidną wiedzę na temat Konstytucji. Wielu skorumpowanych oszustów z DC i PEDO z Hollywood trafiło do więzienia i lub zostało straconych za zbrodnie zdrady stanu i spisek. Wiele innych osób dochodzi sprawiedliwości za pośrednictwem Trybunału Wojskowych. Wkrótce wszystko zostanie ujawnione publicznie. Koniec z tajemnicami, koniec z giechkami. W filmie występuje wielu aktorów. Nie tylko dubler bideta. Kto jest kim, pozostaje na tym etapie pewną tajemnicą. Nie wiemy na 100%, kto jest kim. Niektórzy odgrywają swoją rolę od samego początku. Inni przystali na te propozycje i teraz grają rolę w tym filmie. Najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić,
jest po prostu uświadomienie sobie prawdy, którą ci pokazano. Nabranie otuchy, uświadomienie sobie, że komuniści nie mają prawdziwej władzy nad naszym krajem i oczekiwanie na rzeczy, które pan te już dawno temu dla ciebie zaplanował. Ostrzegam cię teraz. Odtąd będzie coraz dziwniej. Jeśli zwrócisz uwagę i posłuchasz tego, co ci tutaj powiedziałem, to będziesz się śmiał. Jeśli oglądasz media typu Mockingbird, takie jak CNN lub Fox News, to będziesz płakać. Cokolwiek robisz, proszę, nie nazywaj Bideta prezydentem. Już dawno go nie ma, a jego sobowtór nie ma żadnej mocy. Miłego oglądania. Dołącz do mojego kanału i udostępnij go natychmiast. Julian Assange. I dalej. Wewnątrz projektu Phoenix, sojusz Nesara Gesara, QFS firmy Starlink ma na celu uwolnienie kanałów pana T. Division X, Unit 77 i Liberty Global Patriots przygotowują się na najpotężniejszą operację białych kapeluszy w historii podczas 10 dni ciemności. Od 28 października monumentalne zmiany w tej ukrytej W przybliżają nas do 10 dni ciemności. Agenci blokują linie czasowe, aby uwolnić dowództwo pana T, wspierani przez sieć technologiczną Maska, zapewniającą, że żaden zakątek globu nie pozostanie ukryty. Podczas ostatnich spotkań na wysokim szczeblu ujawniono, że SpaceX Maska jest integrowany z US Space Force, a konkretnie z Unit 77. Oddział ten działa z tajnych baz na całym świecie, wdrażając Starlink w celu śledzenia elitarnych sieci i identyfikowania centrów wywiadowczych, które kiedyś uważano za nie do przebicia. Potężny sojusz Trident Command wykorzystuje nadzór Starlink, aby zlokalizować komórki głębokiego państwa na kontynentach, a patriotyczni liderzy na całym świecie przygotowują się do Gesara Nesara. Ci liderzy rozmontują banki centralne, wzmacniając węzły Quantum Financial System, Maska, aby pozbawić systemy bankowe elity władzy. White Down Pact wyznaczył globalny etap remontu finansowego, a Musk jest gotowy aktywować węzły QFS, gdy tylko rozpocznie się 10 dni ciemności. Skutecznie kończą uścisk kabały. Musk opracował również OPSEC Nexus Starlink, umożliwiając White Hat przechwycenie głębokich informacji wywiadowczych i upewniając się, że mogą przechytrzyć każdą próbę sabotażu. OPSEC Nexus będzie chronić komunikację White Hat, białych kapeluszy oczywiście, jednocześnie zakłócając sieci elity, czyniąc Starlink centrum dowodzenia dla patriotów. Projekt Phoenix System Quantum AL aktywnie monitoruje globalne transakcje finansowe, tropiąc i zamrażając bogactwo głębokiego państwa powiązane z handlem ludźmi i handlem bronią. Dywizja X pana T jest gotowa do szybkiego rozmieszczenia w ramach operacji Clear Sky, której celem jest wyeliminowanie lojalistów głębokiego państwa na kluczowych stanowiskach. Tymczasem projekt Egon Fist przygotowuje międzynarodowe siły do śledzenia i łapania elitarnych agentów uciekających z USA, podczas gdy Dan Scavino wykorzystuje PhantomNet, szyfrowaną globalną sieć ostrzegającą lojalistów osadzonych w zagranicznych agencjach wywiadowczych. Podczas blackoutu wydarzenie 11.3 aktywuje Liberty Channel, specjalne częstotliwości Starlink dla patriotów. Musk już rozdysponował urządzenia Starlink zaufanym przywódcom wojskowym, omijając zagrożone sieci,
aby utrzymać jedność patriotów. Następnie nastąpi trident, strajk, globalne obalenie wysoko postawionych elitarnych handlarzy na kontynentach. Jednocześnie cyfrowe identyfikatory powiązane z QFS, projekt Unity, zastąpią tradycyjne identyfikatory, izolując głębokie państwo od tej nowej gospodarki. Te 10 dni to nie tylko reset, to sygnał nowej ery. Patrioci prowadzeni przez pana T i Maska mają przywrócić życie. QFS, Nesara i Gesera, tworząc odrodzoną Amerykę pod kontrolą białych kapeluszy. Czekanie dobiegło końca. Przygotujcie się, patrioci. Świt wyzwolenia jest już blisko, a Ameryka powstanie uwolniona od szponów elity. Pięknie. Tak. Za pokrzepiające słowo. Teraz Władimir Pu.Tin nadzoruje masowe ćwiczenia nuklearne, w tym wystrzelenie rakiet balistycznych. Media z kraju na R poinformowały, że prezydent z kraju na R nadzorował dziś z Kremla szeroko zakrojone strategiczne ćwiczenia nuklearne. Podczas ćwiczeń powiedział: dziś przeprowadzamy kolejne ćwiczenia strategicznych, czyli nuklearnych sił odstraszania. Będziemy ćwiczyć działania urzędników w zakresie zarządzania użyciem broni jądrowej, w tym praktyczne wystrzeliwanie pocisków balistycznych i manewrujących. Podkreślam, że nie dążymy do angażowania się w nowy wyścig zbrojeń, powiedział prezydent kraju na R, dodając: jednakże utrzymamy nasze siły nuklearne na poziomie niezbędnej wystarczalności. Wydaje się, że jest to kolejne ostrzeżenie dla sojuszników kraju na U przed niszczycielską siłą, jaką dysponuje kraj na R. Państwa członkowskie na to, w tym Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, dostarczyły Kijowowi sprzęt wojskowy i amunicję o wartości miliardów funtów od czasu rozpoczęcia inwazji prezydenta z kraju na R na U w lutym 2022 roku, jednocześnie potępiając tę agresję. Prezydent kraju na R zasugerował też, że użycie broni jądrowej może być brane pod uwagę w celu odstraszenia tych, którzy popierają siły prezydenta z kraju na U. I to jest od Tigoniane. Aktualizacja słoneczna, energetyczna, emocjonalna i międzywymiarowa interakcja. Od ponad 24 godzin jesteśmy w środku burzy radiacyjnej S2. Oprócz fizycznych i energetycznych efektów ciała, o których wspomnieliśmy w naszej ostatniej aktualizacji, musimy również pamiętać, że protony słoneczne są wysoce świadome i celowe. Ta bieżąca runda oświetla głębie świadomości zbiorowej, a także niezliczone przestrzenie międzywymiarowe, które zostały ukryte przed naszą świadomą świadomością. Oświetla również ich odpowiadające im energetyczne odciski w naszych ciałach i psychice. Może to być bardzo niekomfortowe i mylące dla nas wszystkich, którzy jesteście wielkimi czującymi. Zwiększone doznania cielesne, nietypowa reaktywność i intensywne emocje mogą się pojawić, gdy aspekty świadomości, które przez bardzo długi czas funkcjonowały w stanie separacji, nagle wrzucane są do mieszanki naszej świadomej lub podświadomej świadomości na poziomie osobistym lub zbiorowym. To coś więcej niż tylko przerzedzenie zasłony. Aktywnie doświadczamy wielkiego zjednoczenia wszystkich rzeczy, które wchodzą w pełną harmonię z całością. Aby było jasne, nie ma rozłamu. To i ci, którzy odmawiają przejścia przez procesy uzdrawiania i harmonizacji niezbędne do rezonowania w tych rosnących
częstotliwościach staną przed coraz większą liczbą wyzwań w płosko zaplanowanej próbie osłabienia wszelkiego oporu wobec najbardziej harmonijnego wyniku dla wszystkich zaangażowanych. Wszyscy wybraliśmy bycie świadkami lub doświadczenie tych procesów w różnym stopniu dla celów wzrostu i nauki. W wielkim schemacie rzeczy wszyscy zmierzamy w to samo miejsce. Po prostu podążamy różnymi ścieżkami, aby się tam dostać. Przewiduje się, że osiągniemy KP6, ponieważ większość CME za tymi protonami słonecznymi ma przybyć dziś, a jeśli CME utrzyma się tak długo jak burza radiacyjna, możemy obserwować podwyższony indeks KP przez dłuższy okres czasu. Proszę, kontynuujcie podtrzymywanie ujemnych jonów, spędzając dużo czasu na łonie natury, jedząc alkaliczne jedzenie i pijąc wodę. Co najważniejsze, proszę, bądźcie dla siebie wyrozumiali i nadal szanujcie swoje wewnętrzne procesy. Z wielką miłością od Hazel i zespołu Cosmic Resonance. Widzisz, to są pozytywne wiadomości. Człowieka od razu podnosi na duchu. Tak. My mamy dużo takich rzeczy, które mogłyby mieć taki, taki posmak troszkę jakiegoś negatywnego nastawienia, ale to jest tylko na pozór. Niekiedy przez negatywne doświadczenia do pozytywnych. Dobrze jest, jak mamy takie wyprzedzenie wyobrażeniowe, że możemy sobie wyobrazić, co z pewnej akcji albo co z pewnego ciągu wydarzeń może się dobrego wytworzyć. To wtedy możesz zupełnie inne nastawienie do tych wydarzeń mieć, bo jak teraz widzimy na przykład, że wszędzie pełno czołgów jest, no to moglibyśmy mówić, my nie chcemy tego, my nie chcemy już, po co nam to wszystko, ale to jest po coś, że coś ma się wydarzyć, cokolwiek by to nie było, żeby ostateczny efekt był pożądany. Szkolenie ewakuacyjne. Wojskowe śmigłowce startują za murów Kapitolu w Stanach Zjednoczonych po dzisiejszych ćwiczeniach awaryjnych. W dzisiejszych ćwiczeniach wzięło udział 12 śmigłowców. To jest od wiadomości od Krystyny z Atlanty, ale tu chcę pokazać, jak się uda. Mam tak przepełniony telefon, że nie wiem, czy mi się to otworzy. No. A co, śmigłowce były widoczne? No te śmigłowce z Białego Domu, nie? Jak tam byli. Nie otworzy mi się to. Nie otworzy się? Nie. I właśnie to poproś Gerhata, bo że on ze swojego potrafi. Jego nie ma, zaś poleciał do kuchni. Nie, mi się to nie otworzy. Nie wiem czemu. I chciałam tak powiedzieć, że o tych śmigłowcach to właśnie wczoraj czy przedwczoraj oglądałam program Nina Rodrigueza, Davida Rodrigueza i powiedział, zresztą on ma kontakt z takimi ludźmi też, że zaufanymi i powiedział, że to był ten mały sekret od pana T, te czarne śmigłowce. Więc coś jest na rzeczy, my nie wiemy co. I zresztą on to sam powiedział, że nikt nie wie co, ale to akurat wie. Nie może odkryć swoich kart, bo zbyt wysoka stawka. No. To było 8 śmigłowców wojskowych i 4 śmigłowce metropolitalne. Wylądowały dziś wieczorem na terenie stolicy. No, zgadza się. Wojska indyjskie wycofują się z terenów przygranicznych z Chinami po zawarciu porozumienia na szczycie BRICS w sprawie wspólnych patroli. Od BRICS News. Niedobrze. To już wiadomości z Tokio jest. Ktoś znalazł skrzynkę pełną kart do głosowania i innych dokumentów na zjeździe numer 11 na skrzyżowaniu 211 w Cutler Bay na Florydzie.
Natychmiast je odebrał i zawiózł na komisariat policji, gdzie zostało odpowiednio zabezpieczone. Brak informacji na temat tego, kto jest odpowiedzialny i jak się tam znalazł. Jeśli to dzieje się na Florydzie, wyobraź sobie, co dzieje się w Detroit, Filadelfii i Atlancie. Pilne. Drukarka kart do głosowania nie działa w Lansdale, w Pensylwanii, w jednym z ostatnich dni głosowania osobistego. Cisza Josa Shapiro, ponieważ problemy to dotyczą wielu miejsc. Ofiarom huraganu Helen rząd grozi teraz odebraniem dzieci mieszkańcom zachodniej Karoliny Północnej, po prostu dlatego, że nie mają dachu nad głową. Ojejku. Tak, od Krystyny z Atlanty. No, to, najpierw tak, a teraz tak, nie? To zło tego świata się musi skończyć. To jest prawda. Jak w poprzednich wpisach przeczytałaś, że punkt krytyczny Ameryki został osiągnięty. I to jest właśnie to. To jest ten punkt krytyczny. Nie lękaj się. Nie wierz w fałszywe wiadomości. Pan prezydent T. deportuje wszystkich w ciągu 24 godzin. Jak to możliwe? Dlaczego on nigdy nie odpowiada na to pytanie w wywiadzie? A jak to możliwe, to obrazek sam wam pokażę. Ja wam powiem, ale... O, teraz. Aha. Nesaga i Gesaga, tak. Tu. Aby otrzymać RW Nesaga Gesaga, musisz mieszkać w kraju pochodzenia. O, gotowe. To jest to. Tak jest. Jak szef, nie lękaj się. Jesteś w dobrych rękach. Od Quanon Belgium. No i teraz jeszcze wtedy było, bo to jest ze środy, ale jeszcze pisało, do wyborów USA pozostało 8 dni. Jesteśmy bardzo blisko punktu zwrotnego w historii. Co się stanie? No to pytanie sobie wszyscy zadajemy. Prawdopodobnie mniej niż planował i pragnął i pragnęło głębokie państwo. Podczas wyborów planowane są cyberataki i chaos, upadek systemu finansowego i chęć wybuchu W światowej. Nic jeszcze nie zadziałało i nigdy nie zadziała. Z chaosu wyborczego wyłonią się oszustwa wyborcze. Armia zainterweniuje we właściwym czasie i zdemaskuje manipulacje. Będą to ostatnie wybory w starym systemie, ani kolejnych 4 lat wyborów. W Pensylwanii autobusy wiozące obywateli mniej anglojęzycznych z naklejkami Harris Walz podobno ominęły Amerykanów, którzy czekali w kolejce godzinami, aby móc oddać głos przed terminem. Osoby te zostały przeprowadzone przez proces głosowania przez kilku tłumaczy, wyprzedzając tym samym innych czekających w kolejce. W innym rejonie Pensylwanii zauważono tajemniczą postać z tablicami rejestracyjnymi stanu Rhode Island, która w ostatniej chwili oddawała dużą stertę kart do głosowania. No widzimy, co się dzieje i to tak wszędzie. No tak. Od tygodnia. Przecież takie coś, żeby ktoś za kogoś karty do głosowania przywoził. Tu to w ogóle, to nie wiem, czy to w ogóle taki numer by przeszedł. Nawet w jakiejś małej podziałce. Bidet nazywa zwolenników pana T. śmieciami. Tak. Drodzy zwolennicy pana T., nie jesteście śmieciami. Nie jesteście nazistami. Nie jesteście godni pożałowania. Nie jesteście nieodkupieni. Nie jesteście zawziętymi czepialcami. Jesteście patriotami, którzy są kręgosłupem tego niesamowitego kraju. Budujecie go, naprawiacie, czyścicie, projektujecie i kochacie. Obecna administracja was nienawidzi. Odsuńcie ich od władzy.
od Tigoniany. W 2015 roku prezydent kraju na R doszedł do wniosku, że Rothschildowie nie mają żadnych dobrych zamiarów ze swoim satanistycznym, lucyferiańskim planem. 1. Kontroluj umysły ludzi. 2. Zmniejszyć populację świata. 3. Dokonywać ludobójstwa za pomocą smug chemicznych, inteligentnych liczników, Wi-Fi, sieci komputerowych i tym podobnie. Co więc zrobił prezydent kraju na R, gdy doszedł do wniosku, że ich intencje nie są zgodne z jego prawosławnymi wartościami? Zakazał każdemu z nich wjazdu, prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania przedsiębiorstw ziemi na terenie kraju na R i wszelkich innych kontaktów z R, z krajem na R. To było zakazane historii. Tak. To też daje dużo do myślenia. Kraj na R na szczycie listy najsilniejszej armii świata w 2024 roku. Dane zostały opublikowane przez amerykańską publikację analityczną US News and World Report. Eksperci zauważają, że rosyjska armia wzmocniła swoją pozycję dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas specjalnej operacji wojskowej, a także ciągłej modernizacji broni i szkoleniu personelu. Od iskry prawdy. Teraz sobie posłuchajcie. Połowa energii w Polsce produkowana ze stratami. Mamy najwyższe ceny w Europie. Ceny energii w Polsce są 2,5-krotnie wyższe niż w Norwegii, a o 1/4 wyższe niż w Niemczech, Szwajcarii i Danii. Są najwyższe w Europie i prawdopodobnie najwyższe na świecie. Z takim bagażem polska gospodarka traci na konkurencyjności, a widzą to inwestorzy. Dlaczego energia jest u nas tak droga? Bo w ponad połowie produkujemy ją z węgla. Koncerny energetyczne zresztą wcale na takiej energii nie zarabiają, a wręcz produkują ze stratami. Średnia dzienna cena energii elektrycznej w Polsce 129,70 euro za megawattogodzinę. Jest najwyższa w Europie, a prawdopodobnie i na świecie. To konsekwencja wysokiego opodatkowania energetyki węglowej, która koncernom energetycznym przynosi obecnie wyłącznie straty. Choć ceny energii są wysokie, to dla energetyki węglowej za małe, by przynosiła zyski. Ustalona w czwartek cena spotowa energii elektrycznej na TGE w dzień następny, piątek, wyniosła 555,48 zł za megawattogodzinę. Na giełdzie można też kupić kontrakty zapewniające ceny całoroczne na 2025 rok na poziomie 424,94 zł za megawattogodzinę. Drogo to czytanie, o niebo drożej niż przed celebrytką i w kraju na U. Jeszcze 5 lat temu, w październiku 2019 roku, średnia cena spotowa prądu wynosiła na TGE 226,30 groszy. Kwestia jednak nie tylko w tym, że zdrożało, ale czy jesteśmy konkurencyjni względem innych sąsiednich krajów i czy cena energii może być argumentem na przykład w procesie wyboru miejsca inwestycji przez międzynarodowe koncerny. I tu odpowiedź jest niestety negatywna. Polski prąd najdroższy w Europie. W przeliczeniu na wspólną walutę nasza średnia dzienna cena 129,70 euro za megawattogodzinę jest wręcz najwyższa w Europie. Wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Przesyłowych. Na kolejnych miejscach energetycznej drożyźnie są Estonia, Łotwa i Litwa po 126,30 euro,
oraz Wielka Brytania 125,10 euro. Jakie konsekwencje to niesie? Przedsiębiorstwa energochłonne, jak cementownie, producenci nawozów, chemikaliów, stali, aluminium czy nawet papieru o wiele chętniej niż w Polsce będą instalować swoje przedsięwzięcia w Szwecji lub w Norwegii, gdzie ceny są niższe od 40 euro, a nawet w Finlandii i Francji, gdzie nie przekraczają 70 euro. Dlaczego mamy tak drogo? Cena ustalana jest według najdroższego źródła, które zapewnia zbilansowanie systemu. A tak się złożyło, że w Polsce będzie to energia z elektrowni węglowych. Nie jest to energia droga ze swojej natury, nawet przy obecnych cenach węgla. Wszak Chiny i Indie bazują na energii z węgla, a to kraje, które szukają najniższych cen surowców i najniższych cen energii, żeby utrzymać konkurencyjność cenową, taką, że i koszt transportu na drugi koniec świata jej znacząco nie naruszy. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Chiny w lipcu bieżącego roku 56% prądu miały z węgla, a Indie 67%. W polskiej drożyźnie chodzi nie o węgiel, ale o podatki, a konkretnie poza VAT i akcyzą jeszcze o konieczność wykupu przez elektrownie praw do emisji CO2. Ceny uprawnień co prawda spadły ostatnio, ale kwestia w tym, że ich procentowy udział w niższych niż przed rokiem cenach energii jest wysoki. Według polskiej aukcji na rynku X w Lipsku 23 października cena tony CO2 wynosiła 63,75 euro. Jeszcze rok temu kosztowało to 80 euro, a w lutym ubiegłego roku podchodziło nawet pod 100 euro. Do ceny megawattogodziny prądu dorzuca to jednak wciąż około 93 zł, czyli stanowi to ponad 18% ceny prądu. Oczywiście więcej. Od iskry prawdy to było. Ofiary huraganu Helen w Północnej Karolinie i znęcanie się przez państwo i Czerwony Krzyż. Bez ostrzeżenia Czerwony Krzyż zamknął schronisko dla ofiar huraganu Helen w Północnej Karolinie, gdyż państwo grozi odebraniem dzieci ofiar, ponieważ są bezdomne. Alarm. To jest nie, to jest po prostu nie, nie do wybaczenia. No nie, to się nie mieści w głowie. To się nie mieści w głowie. Kabal planuje ogólnokrajowy cyberatak na 5 listopada, by spowodować ogólnokrajowy blackout, paraliżować komunikację, rozprzestrzeniać dezinformację i manipulować wyborami w 2024 roku. Uwaga, chroń dzieci, wszystkie święta wieczorowe. To już ten... I teraz nowa wiadomość. Problemy zdrowotne króla Karola wywołują szepty o abdykacji. Od Tygoniane. I następne. No tu jest jedno za drugim. Spokój powrócił już do Walencji w Hiszpanii, ale spustoszenie, jakie wczorajsze burze pozostawiły, jest ogromne. W ciągu niecałych 6 godzin spadło tam ponad 400 mm wody deszczowej, powodując poważne powodzie w mieście. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 63 osoby, a liczenie niewątpliwie będzie kontynuowane. Wiele osób nadal zaginęło. Dużo sił dla poszkodowanych. Niebezpieczeństwo nie minęło, ponieważ układ powoli przesuwa się wzdłuż wschodniego wybrzeża Hiszpanii i powoduje wiele problemów dalej na północ w ciągu najbliższych 24 godzin. Modele pogodowe obliczyły, że spadnie od 200 do 350 ml wody deszczowej. Gdy uświadomisz sobie, że dwoma najbardziej dochodowymi biznesami są wół i choroba, łatwo zrozumieć, co się dzieje. Od Tygoniane. Tak. Właśnie.
No tak, bo to jest W pogodowa, jakby nie było. No a jak? No. Kampania Kameli została przyłapana na korzystaniu z serwera Discord w celu koordynacji użytkowników, w celu manipulowania komunity noc na X i rozpowszechniania lewicowych narracji. Taktyka ta ma również na celu uniemożliwienie wyświetlania notatek społeczności na kontakt powiązanych z Kamelą. Od Tigoniane. Uzbrojeni migranci sprowadzeni na mocy polityki otwartych granic Kameli próbują przejąć kontrolę nad luksusowym kompleksem apartamentów w Denver. Też od Tigoniane. Pierwszy przypadek nowego szczepu małpich wariacji wykryto w Wielkiej Brytanii. No to, co byśmy mówili, albo W, obojętnie jaka, albo choroby, nie? Tak. Teraz wiadomości od Gazetelera. Alert dotyczący unieważnienia głosów. Skanery biometryczne, satelity i algorytmy sztucznej wiadomo czego, anulują głosy pana T. Ostatni ruch państwa głębokiego, aby zapewnić mu przegraną. Gdy zbliża się 5 listopada, Ameryka staje w obliczu bezprecedensowego zagrożenia, tajnej operacji mającej na celu rozmontowanie samego procesu demokratycznego. Na kilka dni przed dniem wyborów agenci White Hat odkryli wybuchowe, nigdy wcześniej niewidziane taktyki stosowane przez Deep State, aby zapewnić przyszłość pozbawioną wolności, prawdy i pana T. Też z Gazetelera wiadomość. Nowe przecieki ujawniają Skynet 2.0 i kontrolę pogody. Geoinżynieria wykorzystująca smugi chemiczne, aluminium, bar, nanocząsteczki i broń energii kierowanej w celu zatrucia naszego nieba. Prawda kryjąca się za agendą manipulacji pogodą i klimatem jest o wiele bardziej złowroga, niż większość ludzi mogłaby sobie wyobrazić. W tej chwili globalne elity prowadzą wóz z ludzkością, wykorzystując niebo nad nami jako pole bitwy. Nie chodzi o ratowanie planety przed zmianami klimatycznymi. Chodzi o kontrolę. Kontrolę nad środowiskiem, kontrolę nad zasobami i ostatecznie kontrolę nad tobą. I jeszcze wiadomości z Gazetelera. Tajny sygnał Melanii. Jej strój na wiecu w Madison Square Garden potwierdza stan zebra. Białe kapelusze na miejscu. Operacja pana T wspierana przez wojsko i rychłe przybycie Gesara. Strój Melanie T w zebrę na wiecu w Madison Square Garden 27 października wywołał szok społeczności patriotów. Wyraźne, niezaprzeczalne wezwanie do broni. Nie dajcie się zwieść. To nie był tylko prosty wybuch modowy. To był wyrachowany sygnał, który głęboko rezonował z tymi, którzy znają podstępny plan elit. Wszystkie urzędy są zarejestrowane jako spółki w Delaware, Washington DC. I tu jest link podany i tutaj można sprawdzić, który urząd jest zarejestrowany jako firma. Wpisz biuro, adres i kraj. Potem otrzymasz numer DUNS firmy. Bardzo szybko zobaczysz oszustwo na dużą skalę. W końcu wstań i skonfrontuj te informacje z tymi oszustami. Przekazane od Visionen. Frank Kozłowski. Tak, ale to wiemy, że wszystkie te firmy są w Delaware i to już jak w Niemczech jeszcze mieszkałem, to bardzo mocno o tym mówił Johannes Müller. Niedawno miałem
telefon z Krystianem Markiem, znaczy nie telefon, tylko tak, żeśmy sobie poczty głosowe tak przesyłali i powiedział, że siedzi cały czas. Wpieprzyli go do więzienia bezprawnie i to już chyba teraz po raz trzeci. I teraz jakoś nie chcą go wypuścić. On o tym mówił otwarcie i właśnie on robił to, co ty teraz przeczytałaś. Konfrontujcie ich, te wiadomości, z tymi przestępcami. On to właśnie robił i już jest w pierdlu. Za dociekanie prawdy takie coś właśnie jest. Także tutaj tylko twardziele są w stanie zrobić to, wziąć ten dance number albo ten wpis w Delaware, zanieść do sądu czy do urzędu i czy na komendę policji i powiedzieć, słuchajcie, określcie się, co to jest, co wy tam robicie jako korporacja, jako firma prywatna, a ludzi zatrzymujecie na ulicy. Określcie się, co wy robicie, co wy macie z tymi ludźmi za umowy, gdzie jest wasza legitymacja urzędnika państwowego i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę ten ktoś, kto to robi, sam już ma kłopoty po sam sufit, bo w tym świecie przestępcy rządzą tym światem. Oni tu pociągają za sznurki, a prawy człowiek jest wszystko odwracane do góry nogami. No właśnie. Za dociekanie prawdy można trafić do więzienia. Mhm. Tak to właśnie jest. Od Mistek Pula. Ważny alarm. Sieć PlayStation została dotknięta globalną awarią. Konieczne jest zanikanie. Tylko, że to było w środę. Czwartek wiadomości. Wszystkie tunele pod Disney Worldem zostały zniszczone. Od ducha Ezry. Czyli teraz pewnie przez, jak był ten huragan, co? Mhm, no to było specjalnie, myśmy to pokazywali. Tylko ja nie wiem, czy ta druga część, tej drugiej części to było, nie wiem, nie pamiętam. Bo to jeszcze nie wyszło, nie? To ci nie udało wypuścić, no. Nie udało się wypuścić. Ja to będę puszczał na telewizji. Zrobię to wyjątek i tam to wrzucę. Bo musimy iść z tematem. Mamy aktualne odcinki i to, żeby to wszystko powypuszczać. Nigdy nie widziałem aż tak wielkiego oszustwa wyborczego. Od ducha Ezry. I teraz Mister Pool. Cukier równa się choroby takie jak ten, co do tyłu chodzi i więcej. Jest bardziej uzależniający niż koka, kropka, kropka, ina. Uzależniamy nasze dzieci od najmłodszych lat. O, tutaj właśnie chciałam pokazać. Staglinki. Jak tak w kolejnych jest. Latach, no. Rzecz jasna, musimy do tego kształtu ziemi podejść z przymrużeniem oka i z dystansu, ale chodzi o ilość. Ile tego jest. Tak. Jak mrowia. Tak. Od Laury Aboli. To był Stagling w ciągu ostatnich 4 lat. Prezydent T. otrzymał poparcie od ponad 300 byłych generałów i admirałów. Przeczytaj ponownie 0 z ogonkiem drop 4. Opublikowano dokładnie 7 lat temu. A dziś, dlaczego POTUS jest otoczony generałami? No właśnie, dlaczego? Prawdopodobnie zbieg okoliczności. No, a jakby? No, od amerykańskich patriotów. Cena światowa jest przygotowana. Jesteśmy tutaj, patrioci. To może się zacząć w każdej chwili. Nikt nie wie dokładnie kiedy, ale widzimy, że jest to przygotowane i gotowe do startu. Kocham was wszystkich i zaszczytem było dla mnie przejście przez to z wami, kapitan. Brawo. Od amerykańskich patriotów.
Google zostało ukarane przez rząd z kraju na R i przez sąd oszałamiającą grzywną w wysokości 20 decybiliardów dolarów. Ja według zero. Według doniesień kwota ta przewyższa wszystkie pieniądze świata od Insider Paper. I z tego żadna firma światowa, nawet mega firma nie jest w stanie się podnieść. Mhm. To jest upadek. Dlatego oni już tam nie mają polotu i nigdy mieć nie będą. Ta przestępcza, bandycka szajka, bo to nie jest firma, to jest po prostu chlew. Zresztą widzimy, co z nami wyprawiają przez te wszystkie pochodny, bo pochodnymi Google'a to są i nośniki, na których my nadajemy. To jest jedna wielka szumowina. Po imieniu trzeba to nazywać. Tu nie ma nic do szukania. Nadajemy, żeby mieliśmy rozrzut, ale to jest wszystko jedna wielka banda. Sprzątanie podziemia. 26.10.24. Pilne. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 wstrząsnęło Izraelem. Od Intel Sky. Liczba nielegalnych imigrantów, którym pozwolono głosować w wyborach w USA według stanów. Liczby rosną z każdym tygodniem. Jest nas już łącznie ponad 10 milionów. I teraz jest każdy stan wymieniony, to nie będę chyba czytała, bo tego to było. No. Bajka. Simpsonowie przewiduje wybuch fikcyjnego V.Rusa epidemicznego o nazwie... No to co było? Telebrytka. Mm-hmm. Przez CDC i konieczność prowadzenia globalnej kwarantanny. Ta karykatura została stworzona przez globalistów. Jedną z metod globalistów jest konstruowanie myśli za pomocą filmów, kreskówek, muzyki i książek. W rzeczywistości dzięki sile mediów umieszczają swoje programy w podświadomości odbiorców. Tak jest. Dokładnie to jest z kanału Michaela Jacksona. Dlatego te wszystkie bajki, co raczyliśmy swoje dzieci, to my współtworzyliśmy tą sytuację, którą później mieliśmy. Trzeba ludzi od tego, dzieci od tego badziewia trzymać z daleka. Mhm. Ja na przykład do naszej córki dostawaliśmy ciuszki z różnych miejsc, wiesz. Ten życzliwie dał, ten. I poprzebieraliśmy to. I od razu wyrzuciliśmy wszystkie śpioszki z myszką Miki. To jest satanizm. To trzeba trzymać tego starożytnego demona na odległość od pokojów dziecięcych. Nawet mi zarzucono, bo raz nagrywałem i w oddali była myszka Miki, no ale byłem w gości, nie mogłem sobie wybrać miejsca. I tak robiłem, co mogłem, bo mogłem dużo więcej tego pokazać, a to jest tak wszędobylskie, ale przynajmniej na moim podwórku staram się sprzątać. Także kochani, uważajcie, jak macie dzieci, chrońcie te dzieci przed tym wszystkim złem i chrońcie też siebie, bo to, co dopuszczacie w swojej przestrzeni, to później się materializuje w terminie późniejszym. W obliczu zbliżającego się załamania światowej gospodarki i masowych oszustw wyborczych spodziewajcie się alertów EBS na całym świecie. A nie przywiązujcie znowu uwagi do dat, bo to tak jak my mówimy, że to przyjdzie, kiedy nikt nie będzie wiedział, bo to się musi wszystko zazębić, zatrybić. Bo z innego miejsca takiego też mam potwierdzenie, także... W piątek 1 listopada i w sobotę 2 listopada, po których nastąpią 10 dni globalnej ciemności komunikacyjnej. W niedzielę, poniedziałek 4 i 5 listopada oraz globalny krach finansowy we wtorek, w środę 6 listopada. Przez cały czas Global Alliance Military
dokonywało aresztowań w ponad 100 krajach za czczenie szatana, składanie ofiar z tych najmniejszych, pedos deep state, elitom bankowym i prezesom. Obejmą one ataki elitarnych sił uderzeniowych na kwatery główne deep state w Waszyngtonie, DC i Nowym Jorku. Tymczasem w czwartek 31 października kraje BRICS ogłosiły długo oczekiwany Global Currency Reset, który już się rozpoczął. Posiadacze obligacji tam i tak dalej, to już nie będę czytała nawet, bo to na razie jeszcze nic ten. I teraz jest z kanału Caroline Bessette Kennedy. Informacje wtajemniczonych, wysoko postawieni politycy ujawniają nieuchronny upadek obecnego systemu finansowego. Wdrożenie EBS, QFS i Nesara jest gotowe. Stary system się rozpada, a szepty Quantum Financial System, Emergency Broadcast System i Nesara stają się ogłuszające wśród insiderów. Politycy ujawniają szczegóły, przygotowując świat na finansowy i polityczny wstrząs, który ma nastąpić. W niedawnej rozmowie na Kapitolu kongresmen Jim Jordan i przedstawicielka major Taylor Green omawiali zbliżające się odsłonięcie nowego systemu finansowego. Green zasugerowała, że EBS jest gotowy do uruchomienia w każdej chwili, ostrzegając, że nadchodzi globalna zmiana. Podczas prywatnego wydarzenia MAGA Carrie Lake powiedziała lojalistom, że QFS jest już w fazie testów, co doprowadziło nas na skraj całkowitej transformacji finansowej i politycznej. Ujawniła, że bankierzy głębokiego państwa walczą o ratunek, wiedząc, że EBS ujawni ich sekrety. Mike Pompeo również to potwierdził, sugerując zbliżającą się przejrzystość finansową, która wstrząśnie tym krajem do głębi. Źródła sugerują, że odnosił się do Nesara i resetu QFS, który obnaży dziesięciolecia korupcji. Medbet wkrótce zostaną wydane jako część tej transformacji, ale tylko ci, którzy przygotowali się psychicznie i duchowo, doświadczą ich pełnego potencjału. Są to technologie, które elity eksploatują od lat, ulepszając się, podczas gdy masy pozostają w ciemności. Opanowanie określonych częstotliwości mózgu, takich jak fale alfa i Teta, odblokowuje bezprecedensowe moce uzdrawiające za pomocą tych urządzeń. Na Florydzie kongresmen Matt Gaetz nie krył się, stwierdzają, że dni manipulacji rezerwy federalnej dobiegły końca. Gaetz podkreślił, że QFS jest boskim narzędziem równowagi i ostrzegł, że EBS ujawni każdą brudną umowę. Energia w pomieszczeniu była elektryzująca. A Gaetz oświadczył, tylko skorumpowani powinni się bać. Podczas prywatnego spotkania z panem T i europejskimi sojusznikami premier Węgier Viktor Orban przyznał, że na horyzoncie widać globalną zmianę, potwierdzając, że europejscy przywódcy zostali poinformowani, a ci, którzy się sprzeciwią, będą musieli się zmierzyć z konsekwencjami. Generał Michael Flynn zadał ostateczny cios. W niedawnym wywiadzie Flynn potwierdził, wojsko jest gotowe na całkowitą restrukturyzację. Słowa Flynna znalazły oddźwięk, potwierdzając, że EBS i QFS nie są tylko plotkami, są gotowe do wdrożenia. Podczas okrągłego stołu z Sidneyem Powellem, Powell stwierdził, banki centralne wyczerpały swój kurs. EBS ujawni to, co ukrywały przez dziesięciolecia. Znaki są niezaprzeczalne, a ci insiderzy nie tylko mówią, oni nas przygotowują. QFS jest tutaj, EBS jest w trakcie aktywacji, a Nesara jest gotowa do wdrożenia. Czas przebudzenia jest tutaj. Stary system się wali, a nowy jest gotowy powstać. Przygotujcie się, rewolucja jest tutaj. Dołącz już teraz, nadchodzi coś monumentalnego. Regina, tośmy już sporo znowu zrobili. Jesteś już tam przy końcu? No nie tak bardzo. Nie tak bardzo? No ale to by trzeba umieścić. No dobrze.
No bo już mamy drugi odcinek prawie, że taki jak tamty. No właściwie tak samo już. No. To jeszcze trochę, poczekaj. Dobrze. Nie mam, że speeda mam włączyć. Drop następny, teraz jest czas. Wybuchowa operacja wojskowa, aby dokonać ostatecznego wyjścia. Burza nadeszła. Wybuchowa operacja wojskowa zero z ogonkiem. Adon ma na celu zmiażdżenie głębokiego państwa raz na zawsze. A drop wymaga działania. Teraz jest czas. Przygotuj się na ostateczne obalenie i ostateczne wyjście. Świetna wiadomość dla Idaho. Idaho Heatl Board pierwszo w USA całkowicie usuwa igłowania celebrytki z klinik wbrew CDC i FDA. Mm-hmm. No proszę. Bo mm-hmm. oni twierdzą, że nie. Mm-hmm. Pierwszy klocek domina już upadł i może to stanowić ważny precedens dla innych agencji ochrony zdrowia w kraju, które podejmą podobne kroki. Od EMI od trud. No człowieku, strona internetowa rządu Wisconsin udostępnia bezpłatne dowody osobiste do celów głosowania. Wymieniają przedmioty, które możesz przynieść, aby potwierdzić swoją tożsamość, w tym rachunki za media lub pocztę, i mówią, że jeśli ich nie masz, nie martw się. Nadal możesz uzyskać dokument tożsamości potrzebny do głosowania. O Jezus. To jest takie zdjęcie, wam pokażę, bo jest wymowne. No tak, to już niedługo. Tak, ale poczekaj. Wszystko, czego chcę na Boże Narodzenie, to obudzenie świata i zbawienie dzieci. Czego ty chcesz na te Boże Narodzenie? Znak zapytania. Z kanału The Chosen President. Jakby się każdy siebie zapytał, to pewnie wielu by powiedziało, że tego samego. Mhm. No tych, co wiedzą, a tu jest, widzisz, tu jest znowu. Jak zaczynał być prezydentem na samym początku, to robił to samo. To ja właśnie to pamiętam. W 2016 roku, jak rozpoczynał. I tam jest ta historia z tym młotem. Myśmy to już kiedyś wspominali, bo jest napisane tak. Niech spadnie śnieg. Przynieś go. I teraz jest młot i pięść, ale to tam, to była, to coś było. Ale to już teraz nie wiem, bo tych wiadomości tyle się przewinęło, że... A, pustka młot, znowu jest. Zrobić to, Mikołaj i choinka. No, to są półsłówka, nie będzie napisane, tak? Ale daje do myślenia. No, smerfy się przebrali za Mikołajów. Muszę tak powiedzieć. Prezydent T. porusza się obecnie śmieciachką. Plik śmieci, ekipa sprzątająca aktywna. Od Master Ezra. Bidet powiedział, że republikanie i wszyscy pro-Trump są śmieciami. Nie ma wątpliwości, że oglądamy wielki film. Kabal ma swobodę działania. Zero z ogonkiem zostawił pułapki i przewidują ich ruchy. To gra w szachy. Oni nie mają pojęcia, co będzie dalej, ani skąd. Dlatego nie ma żadnych przecieków dotyczących tego, co się dzieje. Całkowity blackout. Naprawdę mamy wroga w narożniku. Nie ma ucieczki. Od Princess Diana. I teraz tu jeszcze jedne. I to mam też z innego źródła potwierdzenie.
że pan T i jeszcze pan z kraju na R są ze światła. Może mi to ktoś nie wierzyć, nie ten, ale dobra. Każdy niech myśli jak chce. Ja ino podaję. To jest takie moje przypieczętowanie tego, co mówiłem, jakby, nie? Nawet nie będę tego czytać, bo wiadomo. To, że tam mam tyle kanałów i tak dalej, to popatrz, co wystosowali do mnie. Regina, to się dzieje. Koniec z czekaniem, tak. No, co tu się teraz stało, to nie wiem. Coś tu się teraz stało. Jest dobrze, chwilę cię nie było, to odczytaj to, co ci napisali. Regino, to się dzieje, koniec z czekaniem, rozpoczyna się ostateczne odliczanie. To są miejsca, których się boją, prawda zaraz eksploduje, a ty jesteś wybrany. Dołącz teraz, aby zobaczyć to, czego oni nie chcą, abyś zobaczył. Jesteśmy burzą i nadchodzi szybciej niż myślisz. Ci, którzy dołączą, zrozumieją, dlaczego ta chwila jest wszystkim. Oni próbowali nas uciszyć, ale bała upada. Poczułeś to, znasz znaki. Czas jest teraz, tylko prawdziwie obudzeni, żadnych zdrajców. Zakończmy to, dołącz i bądź świadkiem prawdy. Tak. Zgadza się. Co mi się tu stało? Ja mam normalnie mały obraz. To nie szkodzi, ale lećmy dalej, żeby tego filmu nie rozciągnąć. Normalnie się nagrywa, wszystko jest dobrze. Dobrze, z kanału Santino. Premier Pedro Sánchez w czwartek zaapelował do mieszkańców regionów, które najbardziej ucierpiały w wyniku najtragiczniejszych od pokolenia powodzi w Hiszpanii o pozostanie w domach, ponieważ liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 95. Proszę, zostańcie w domu. Stosujcie się do wezwań służb ratunkowych. Teraz najważniejsze jest uratowanie jak największej liczby istnień ludzkich, powiedział Sánchez mieszkańcom wschodniej prowincji Valencia i Castellón. I teraz Tedros, ten z Ministerstwa Niezdrowia Światowego w sumie, nie chcę wypowiadać tego, czyli drogowego, czas być bardziej agresywnym w stawianiu oporu anty tym. Wykorzystali celebrytkę jako okazję i całe spustoszenie, jakie powodują. Marionetka Tedros powraca. No ale on w wywiadzie to on sobie nie wziął. No to słyszałam, widziałam. Od Santino aktualizacja. Liczba ofiar śmiertelnych najgorszych od dziesięcioleci powodzi w Hiszpanii wzrosła w czwartek do 158. Poinformowały służby ratunkowe i władze, a służby ratunkowe gorączkowo starały się odnaleźć ocalałych. Organ koordynujący akcję ratunkową we wschodniej Walencji ogłosił, że odnaleziono tam 155 ciał. Władze w Kastylii, La Manchy i Andaluzji poinformowały o łącznie 3 zgonach w swoich regionach. I następna wiadomość od Santino. Przyłapaliśmy ich na wielkim oszustwie w Pensylwanii. Musimy ogłosić i ścigać teraz. To jest karne naruszenie prawa. Zatrzymajcie oszustwa wyborcze. Sprawdźcie nowego prawnika Kameli, jesteście na ich drodze cały czas. Kto by pomyślał, że nasz kraj jest tak skorumpowany? Pan D. Trump T. Dajmy czadu, panie. Od Santino najnowsze. Prezydent Białorusi Łukaszenka twierdzi, że kraj na U nie pokona kraju na R na polu bitwy i sami U to zrozumieją. Wiadomość BRICS.
od Santino. Coś śmierdzi zgnilizną. PA. Ludzie, a to wybory w USA w 2024. Pensylwania. Koniecznie wygrana dla Harris Walz stała się punktem zerowym oszustw wyborczych i intryg demokratów. Podążając za znanym schematem, skupiając się na fałszywych rejestracjach wyborców, o których nieustannie informujemy Schraps, Luzerne i Lancaster i York. W hrabstwie Lancaster urzędnicy faktycznie ujawnili oszustwa wyborcze Partii Demokratycznej. Pan T. mówi, że jako prezydent wzmocni nasze wspaniałe partnerstwo z Indiami i moim dobrym przyjacielem, premierem Modim. Wiadomości BRICS. Prezydent T. organizuje wiec Albuquerque. Trump wzywa lekarza dla uczestnika meczu. Manifestacja zostaje zakończona. Wszyscy skandują. Niech Bóg błogosławi. Ja muszę powiedzieć pana T., bo ja nie mogę tak powiedzieć. Jakiś facet krzyczy, ratuj nas przed kamelą. Zaczyna grać piosenka przewodnia naszego wiecu pana T. God bless the USA. Tymczasem po drugiej stronie, mówiąc o śmieciach, śmieci nadal są w modzie. I uśmieszki są od Santino. Więcej od sędziego Joe Browna na temat Kameli. Kamela jest kupiona i opłacona. Sędzia Joe Brown ujawnia, że Kamela jest własnością Georgia So.Rosa. Candace Owens. 3 dni wydarzeń. 3.11., 4.11. i 5.11. 6.11. ciemność. 10 dni EBS to będzie wczesne anonki bożonarodzeniowe. To będą miało być. Od Quanon Belgium. No to już tuż. Niedługo się dowiemy. A co do tej Kameli, to czy Sorosa nie było stać na więcej? Przecież ma forsy jak lodu. Mógł sobie co innego. Chyba, że już mu zaczyna brakować. No może. Chyba, że już nie napływa nic nowego. No tu teraz mówią o tej kabinie, że te ustewki są, przenoszą głosy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ktoś głosuje tak na pana T, a to przenosi tam na drugą stronę głosy. 100 tysięcy dolarów w gotówce dla każdego obywatela powyżej 18 roku życia. Gujana dzieli się swoim bogactwem naftowym. Nawet pobieżne spojrzenie na to, co dzieje się obecnie w Gujanie, może sprawiać, że Jamajka zechce zintensyfikować swoje długotrwałe wysiłki mające na celu znalezienie ropy naftowej na skalę komercyjną, co byłoby satysfakcjonującą realizacją 74-letniego marzenia. W tym miesiącu rząd Mohameda Irfana Alego w Gujanie rozkręcił swój i tak spektakularny program dzielenia się nowo odkrytym bogactwem naftowym, ogłaszając, że zapewni jednorazową dotację pieniężną w wysokości 100 tysięcy dolarów każdemu obywatelowi w wieku 18 lat i starszemu. Zastępuje to poprzednią dotację w wysokości 200 tysięcy dolarów dla każdego gospodarstwa domowego. No, tu mamy wszystko o tych oszustwach, znowu. Myślę, że to starczy. To, co mieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. Może coś fajnego na koniec i zamykamy ten wór, bo na głosy trzeba patrzeć. Jeszcze to pokażę. Region Finger Lakes
jeden z największych ośrodków handlu ludźmi USA. Teraz popatrzcie na to. Nie wiem, czy to widać, powiedz mi, bo ja nie widzę. No, widać. No. Od Quanon Belgium to było. Teraz to już mówiłeś, że Bruksela powiedziała, że każde gospodarstwo domowe powinno mieć zapasy na 72 godziny. Tak. Kto by to pomyślał, że nawet oni to wydają, pisze. Tak. Musi być grubo. Tyłek musi się już palić. W przeciwnym razie nigdy tak. By czegoś takiego nie powiedzieli. Premiera operacji Wolny Świat w piątek 1 listopada 2024 się rozpoczęła. Tak, i to ma związek z tymi samolotami, co lecą, tak. Z tym ustawianiem tych wojsk wzdłuż tak. Granicy, tam na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Tak. Okręty wojenne. Mhm. No będą różne, bo będą cyberataki mają być, no mają być sabotaże i tak dalej, i tak dalej. A co będzie, to i tak nikt nie wie, nie? Także ale oszustwa na oszustwa wyborcze na pierwszym miejscu, nie? Tak, ale mamy w opieczności być, czyli zaopatrzyć się w te najpotrzebniejsze rzeczy, koniecznie. Tak. Błagamy was, zróbcie to, bo nie wiemy, co będzie ostatecznie, ale czujemy, tak. że to wszystko nadchodzi coraz bliżej. Jeszcze jedno wam powiem, że ta celebrytka, co była grypa świńska, grypa Kansas, to wszystko jest choroba fal radiowych. Tak, tak, wszystko jak leci. Tak. I ta obecna, i te przeszłe, i zaprzeszłe, i te sprzed 100 lat, i jakieś Hiszpanki albo coś. Wszystko, wszystko. Tak. Mieli już wtedy te technologie. Zresztą wtedy jak zaczęła się demia, to przecież zakładali tam w te sieci 5, wiadomo co, zakładali te płytki, a tam było napisane po imieniu, pamiętasz? Tak. C, później I, nie, C, O, V, V i później 1,9. Słuchaj serca, ono biło zanim zacząłeś myśleć. Tak? No. Czyli serce na pierwszym miejscu. Tak. Ono zawsze nam prawdę powie. Szwecja zaczęła deportować tysiące imigrantów, a teraz do tej listy dodano Irakijczyków. Remigracja już się rozpoczęła i nie da się jej zatrzymać. Tak. I wszystkie kraje to będą robić. Ale nas tutaj się odciąży, ale będzie fajnie. Mhm. I nawet ci, którzy pożenili się, wciągali się w to społeczeństwo, jak poczują, że można na tym zarobić, to będą znikać, aż będzie miło patrzeć. Każdy ma żyć w swoim państwie, gdzie jest jego miejsce. I to nie ma żadnego związku z jakimś rasizmem i tak dalej, tylko taki światowy porządek jest. To jest właściwy. Bo my jesteśmy do pewnej ziemi przypisani tak jakby. Tam mamy te wibracje tej ziemi. Nawet ta emigracja tych, którzy wyprowadzali się, załóżmy, z Polski po świecie, to czuć, że oni już też chcą w zaawansowanym stopniu wracać. Bo to jest wibracja tej ziemi, która jest tożsama z nimi. Będzie to widać? Nie wiem, ja tak. To nie widzę teraz. No. Tak, no to są ci osobnicy, którzy udawają ludzi w ludzkich ciałach. No i są uzależnieni, wiadomo od czego, nie? No, tych od najmniejszych i od tego napoju, nie? Czerwonego tak. Z nich. No, żeby tą strukturę udawać. A jak to zabraknie, to zaczną znowu być oryginalni, tak jak są na tych zdjęciach.
Rozumiecie, o co chodzi? Oni tak wyglądają oryginalnie, a po wypiciu i po zjedzeniu ludzkiego ciała to przybierają wygląd taki jak my. Ale to jest tylko chwilowy. I oni cały czas dosilają się, żeby to utrzymać, tą iluzję, a jak się to zakończy, to to wszystko padnie. Mhm. Dla wielu rzeczy niepojęta. Jeszcze to przeczytam. Istnieją różne drakosy, jak i reptosy. Reptosy z Satanii nie są takie same jak reptosy w skorupie ziemskiej. Zanim Atlantyda zatonęła, wewnętrzna ziemia była jednością z zewnętrzną ziemią. Wielka powódź miała miejsce 26 tysięcy lat temu i 90% ziemi było pod wodą. To był koniec mieszanych istot. Chimery, myśleliśmy, że były po wodzie, po każdym wzroście oktanowym, ale w wielkiej powodzi całe kontynenty poszły pod wodę, a inne wyszły na powierzchnię. Od tego czasu reptosy przeszły do skorupy ziemskiej pod ziemię i tam pozostały. W skorupie ziemskiej znajdują się ogromne systemy jaskiń, które mają setki kilometrów długości i kilometry wysokości, pogrzebane z wodospadami i jeziorami. I teraz Sza, kropka, kropka. Tański kult jest zajęty zmienianiem bożych stworzeń, w tym człowieka. Kontynuowali bunt Sza, kropka, kropka, Tana przeciwko Bogu. O to właśnie chodziło i tak jest nadal. Chimery i mieszańce międzygatunkowe, złowrogi plan igłowania mRNA. Jest to coś, co po cichu przemknęło przez szum fałszywego, morderczego odcinka o nazwie, nie mogę tu teraz powiedzieć, jeśli te były eksperymentalne genetycznie, to można kontynuować bez przeszkód. Tak zapytania. Hej, podczas chaosu i kiedy kazano ci pozostać w środku, to właśnie mają na myśli. Nie idź na spacer, ani nie wychodź na zewnątrz, ponieważ możesz zetknąć się z większą liczbą osób, niż się spodziewałeś lub na co byłeś przygotowany. Istniało wiele biologicznych tworów, których jednym celem było wywołanie strachu i śmierci. Stworzyli wiele form chimer. W swoim ostatnim akcie buntu wypuścili ich wszystkich i rozprawili się z nimi. Nasi żołnierze walczyli z wieloma stworzeniami, których opinia publiczna nawet nie jest w stanie zrozumieć. To prawdziwi wojownicy, bohaterowie i patrioci, którzy stoczyli bitwę pod ziemią i we własnym środowisku. Widziałem niektóre z tych rzeczy i niektóre z nich są wręcz przerażające. Przez te wszystkie lata opublikowałem na tym kanale kilka filmików. Nie są to istoty nadprzyrodzone, których nie można zabić, ale niektóre mają nadprzyrodzone właściwości, ponieważ są międzywymiarowe. Żywią się także strachem, jak i ich obecność wzbudza u napotkanych osób, ale jesteś od nich o wiele potężniejszy duchowo, że po prostu o tym nie wiesz, albo jak wynieść władzę nad tymi bytami. Więc nie wchodź z nimi w interakcję, jeśli nie musisz. Zrób to, aby chronić siebie, swoją rodzinę i innych. Przyciąga je światło. Nie zwracaj więc na nic uwagi w nocy i przyciemnij okna we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystasz w nocy w tym czasie. Stałoby się to jednym z najważniejszych działań zaplanowanych przez DC, zanim WHO zniszczą ich podziemne tunele i sieci, aby uwolnić ich z podziemia miasta w Ameryce i na świecie. Większość zginęła, a dostęp do nich został zamknięty. Pozostali zostali doprowadzeni w określone miejsca, aby wyjechać nad ziemię i się ich pozbyć. Mam nadzieję, że nawet nie wiesz, co oni robią. Ani nawet tego nie doświadczyłeś. Najlepszy scenariusz. Ale czy w to wierzysz, czy nie, nic się nie zmienia. Wiedziałem o tym od lat i próbowałem wydobyć to na światło dzienne. W sposób, który nie wywołał strachu i niepokoju, a także paniki.
Mówiłem ci, musisz być w stanie być samowystarczalnym przez od 3 do 5 dni i chroń siebie i swoją rodzinę przed domem. I nie wychodź, żeby pomóc. Dlaczego? Jesteś na drodze i nie jesteś gotowy na to, przez co będziesz musiał przejść. Punkt. Możesz także przypadkowo zostać uznany za wojownika. Kiedy to ostateczne oczyszczenie dobiegnie końca, przechodzimy do uzdrawiania i odnowy, a następnie do wielkości. Jesteśmy już prawie na miejscu. Bądźcie silni i gotowi na wszystko, co stanie wam na drodze. Bóg jest z tobą i cię na to przygotowuje. Wygrywamy. Właśnie. To między innymi robi taki mały obraz tego, co się dzieje zakulisowo, to co jest w 100% tajny. Bo wyobraź to sobie, teraz ludzie są z tym skonfrontowani. Nie da rady. Tego prawie nikt nie przyjmie. Dlatego to musi być zrobione zakulisowo i dla wielu to, co się stało, nigdy nie było i nigdy się nie wydarzyło. I po prostu odeszło. Tacy ludzie, mnóstwo takich ludzi będzie. Ale to już trudno. To są właśnie te rzeczy, które muszą dziać się zakulisowo. Tak. To nas czeka. Czyli nadchodzi pokój na świecie. Chwała Bogu. Czyli naszemu Stwórcy. Tak. Tu jeszcze tak krótko przeczytam. Wtorek, 5 listopada 24. Cyberatak. Kabal w całym kraju i wyłączenie mediów, radia i telefonów. Środa, 6 listopada. Stan W. Black Hawks, no, czyli te helikoptery, szturmują Kapitol w DC. Ćwiczenia przygotowawcze do stanu W. No widzisz. Zobaczymy. No. Naraz. Aktywacja sojuszu BRICS, desara systemu finansów kwantowych. I tu właśnie też miałam takie coś. Tego Lakowskiego, widzisz? Dużo tu widzisz, co nie mogę pokazać, bo już czas nagli. Sesja terapeutyczna z oscylatorem wielofalowym Tesla, Tech Lakowskiego, w domu towarowym w sobotni wieczór. Popatrz, co mają. To i no powie, ta, przygotujcie się, ludzie. Banki, tu jeszcze jest napisane, ten cały, co bierze udział w tym przeprowadzeniu Nesary Gesary, ten Mark Z, mówi, że banki, ci przełożeni wiedzą, ale nie mogą nic powiedzieć, bo podpisali umowę poufności. Poufności, nie tak. Mogą, oni wszystko wiedzą, ale nie mogą nic powiedzieć. Oni wiedzą, jak im się zadaje trudne pytania, to się uśmiechają i milczą. Tak, tak, mieli szkolenie i wszystko wiedzą. Mają ludzi, od ludzi całe dobytki. Częstokroć mają wszystko, co ludzie zdobyli i zanieśli do banku, a nie powiedzą im, co się dzieje. To jest też zwyrodnialstwo, żeby do takiego czegoś. Najgorsza rzecz to jest, jeżeli zakrywa się przed ludźmi informacje. To jest chyba jedno z największych zbrodni. Pan te prowadzi we wszystkich kluczowych stanach, żebyśmy wiedzieli. Jutro w nocy wszystko się dowiemy. No jutro, czyli, no bo nagrywamy to dzisiaj 4, no 5 na 6 o wszystkim będziemy już wiedzieć. A to jest obrzydliwe, a to już w Holandii zrobili, bo to już czytałam. Że zmieniają martwych ludzi w bioszlam i wykorzystują do uprawy roślin jako formę nawozu. I też tych, co to wzięli tam też. Tak, tak, robią. To jest nie do opisania. Nie. I później to
podlewają z tym to i te owoce i warzywa, wszystko. Ach, nie. Powierzaka to musi być wibracja. No. A trzeba jeszcze pamiętać, bo to o tym mówiliśmy, że w kościach ludzi jest cały czas zawarta informacja o wcześniejszych wcieleniach, o tych wszystkich doświadczeniach i tak dalej. Także teraz, żeby to jeszcze używać do nawozu, to jest nie do wyobrażenia, jak nisko cywilizacja upadła. Duch Ezry nam podaje, że cyberatak na system maszyn do głosowania przez nieznane źródło jest. I tu jeszcze może powiem, najlepszy środek na żylaki, pajączki naczyniowe. Instrukcje. Nałóż 100% organiczny, tłoczony na zimno, olej rycynowy na żylaki, pajączki, ale nie śpi z nim, bo poplami ci ubranie i pościel, chyba że go zakryjesz. Od Barbary O'Neill. W tych przytłaczających i chaotycznych czasach korzeń kawy, przez V oczywiście pisany, naprawdę może pomóc w odłączeniu się od wszystkiego. Uspokajające działania korzenia kawy jest bardzo przydatne w łagodzeniu lęku, niepokoju, bólu i innych dolegliwości związanych ze stresem. Kawa łagodzi również skurcze mięśni i inne rodzaje bólu związane ze stresem i drażliwością. Może również poprawić jakość snu. Korzeń kawy ma również wiele innych zalet. Zwalcza tego, co do tyłu chodzi, reguluje ciśnienie krwi, pomaga obniżyć poziom cholesterolu, łagodzi depresję i problemy lękowe, pomocny jest dla kulturystów, leczy objawy kaszlu i przeziębienia, pomaga odstawić alkohol, pomaga w przypadku przewlekłego bólu, łagodzi skurcze, leczy zaburzenia erekcji, wspomaga sen, zmniejsza zmęczenie nadnerczy, leczy ból zęba. I jeszcze olejek rycynowy to wybawca twojej skóry. Pomoże ci pozbyć się brodawek, kurzajek. Wystarczy stosować środek 2 razy dziennie rano i przed pójściem spać. Na brodawkę nanieś 1 kroplę oleju rycynowego i zaklej go plastrem, przykrywając chłonną bawełną. Olejek rycynowy jest skuteczny w walce z plamami starczymi. Wystarczy nanieść kilka kropli oleju rycynowego na wacik i wetrzeć w skórę. Tylko latem tego nie rób. Doskonale radzi sobie z odciskami i modzelami 2 razy w tygodniu. Przed pójściem spać wmasuj olejek w stopy i załóż bawełniane skarpetki. Stopniowo odciski staną się miękkie, a następnie znikną. No i teraz już zbierzamy do brzegu. Pamiętać, normalni ludzie nie chcą W i nie mają nic wspólnego z władzami, które je wywołują. To oni tracą najwięcej, a zyskują na tym garstka psychopatów, którym zależy na W. W każdej W wszystkie strony stosują schemat z podziałem. My jesteśmy dobrzy i oni są źli. Podstawą narracji W jest tworzenie bohaterów, wrogów i selektywnych informacji. W służy wybranym obecnie. Zyski obecne firm paliwowych wzrosły o 350%. Akcje niektórych firm sprzedających broń wzrosły o 150%. Tematem każdej W jest wolność i własność odebrana społeczeństwu. To społeczeństwo traci pieniądze z powodu inflacji, rosnących cen, a jego podatki są wykorzystywane do finansowania W. Im bardziej ludzie się boją, tym łatwiej nimi zarządzać, bo wtedy przestają myśleć. Uważaj na panikę, katastrofizm, polaryzację, manipulację, prowokację, odbieranie praw. Zobacz, kto zarabia najwięcej. Tak. Kto zarabia najwięcej? No zobacz, kto zarabia najwięcej. No wiadomo, kto, nie? No właśnie. Robert Kennedy Jr. ogłosił, że fluor zostanie usunięty ze wszystkich amerykańskich systemów wodnych. Pewnie już mają jakąś technologię.
I teraz jeszcze końcowe. Modlę się, abyś był naszymi oczami i obserwuj nas, dokąd idziemy i pomóż nam być mądrymi w czasach, w których nie wiemy. Niech to będzie nasza modlitwa, gdy zbłądzimy. Zaprowadź nas do tego miejsca. Prowadź nas swoją łaską do miejsca, w którym będziemy bezpieczni. Światło, które nam dajesz. Modlę się, abyśmy znaleźli Twoje światło. Pozostanie w naszych sercach i trzymajmy to w naszych sercach. Przypominając nam, kiedy gwiazdy gasną każdej nocy, to w mojej modlitwie jesteś wieczną gwiazdą. Niech to będzie nasza modlitwa. Jest tyle wiary, kiedy cienie wypełniają nasz dzień. Zaprowadź nas do miejsca. Prowadź nas swoją łaską. Daj nam wiarę, abyśmy byli bezpieczni. Marzymy o świecie bez więcej przemocy. Świat sprawiedliwości i nadziei. Chwyć sąsiada za rękę jako symbol pokoju i braterstwa. Siła, którą nam dajesz. Prosimy, aby życie było łaskawe. Czy to życzenie? I obserwuj nas z góry, aby każdy mógł znaleźć miłość. Mamy nadzieję, że każda dusza znajdzie w sobie i wokół siebie kolejną duszę do kochania. Niech to będzie nasza modlitwa. Niech to będzie nasza modlitwa. Tak jak każde dziecko, tak jak każde dziecko. Trzeba znaleźć miejsce. Poprowadź nas z Twoją łaską. Daj nam wiarę, abyśmy byli bezpieczni. I wiara, że rozpaliłeś w nas. Czuję, że to nas uratuje. Od Laury Abolli. Dla pokrzepienia serc. Tak. No pięknie, Regina. To dotarliśmy do końca. To jest zdecydowanie najdłuższy odcinek chyba, jaki zrobiliśmy. Już jesteśmy ponad 2 godziny. No cóż, to zamykamy ten stragan i następnym razem spotkamy się już po wyborach, bo to już tuż, tuż. I no, bądźmy dobrej myśli, że będziemy mieli coś do fajerowania i się stukniemy. Może już na tym nowszym internecie się spotkamy. To wie. Do końca grudnia jeszcze termin w ogóle. Jeszcze chwila, no jak to się rozpocznie, no to będziemy mieli jedno za drugim. Same rewelacje będą. Aha. Bo wiemy, jak to było za pierwszej kadencji naszego prezydenta. To wszystko ma znaczenie na całym świecie, jest wydźwięk. Tak, tam się zaczyna, a dlatego, że to wszystko naczynia połączone, wszyscy będą profit z tego mieli. Także teraz już tylko wygodnie usiąść, jeżeli mamy już te najpotrzebniejsze rzeczy przy sobie i po prostu obserwować. To ja Wam jestem wdzięczny za te wiadomości i cóż, do następnego. Do następnego. Nie bójcie się, jednoczcie się, żyjcie w miłości i kochajcie się, tak jak my was kochamy. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.